Ostatnio wyszedł pan Mark Zuckerberg i zapowiedział nam nowy, wspaniały świat. Że odtąd nie będzie już trzeba wychodzić z domu do pracy albo do szkoły, albo żeby wyjechać na egzotyczne wakacje, albo żeby wziąć udział w wydarzeniu kulturalnym, spotkać się ze znajomymi. No dobra, kolego, powiecie, ale to już od jakiejś chwili istnieje. Nazywa się internet. Była pandemia i wszyscy się dowiedzieliśmy, że można te atrakcje przedawkować i to dosyć szybko. O co ci chodzi? No cóż, no Mark Zuckerberg musiał ten ostatni epizod przedawkowania przez ludzi internetu przegapić. Zapraszam do oglądania. Może trochę nieładnie podśmiewam się z pana Marka Zuckerberga, bo on mówi, że to, co dla nas wymyślił, nie jest po to, żebyśmy więcej czasu spędzali online, ale żebyśmy ten czas w sieci spędzali w sposób bardziej sensowny. Tylko że mam w sobie taki niepokój, kiedy przedstawiciel jednej z większych platform mediów społecznościowych wychodzi i mówi, że zadba o to, żebym w bardziej sensowny sposób spędzał czas i jednocześnie oferuje mi nowe zabawki, trochę mi się to nie dodaje. Ale po kolei. Mark Zuckerberg wystąpił ostatnio na facebookowej konferencji Connect i ogłosił, że odtąd nie będzie już Facebooka, chociaż pozostanie Facebook jako platforma, będzie Meta. Meta. Jeżeli nie brzmi to dla was jakoś przesadnie ekscytująco, to możecie mieć rację, ale to tylko wierzchołek góry lodowej, bo chodzi nie tylko o zmianę nazwy. Korporacja Marka Zuckerberga ma odtąd zajmować się budową alternatywnego świata, do którego dostęp będziemy mieli za pomocą gogli VR. I Mark Zuckerberg zdaje się wierzyć, że to właśnie będzie nowy sposób, w jaki już wkrótce będziemy konsumować internet. You're in the experience, not just looking at it. And we call this the metaverse. Facebook, a raczej Meta, przygotowała nam piękną wizualizację tego, w jaki sposób ma wyglądać ten nowy, wspaniały świat. Otóż mamy tam w przyszłości robić absolutnie wszystko. Na tym klipie widzimy, jak dziewczynka gra chyba w ping-ponga z jakimś wirtualnym swoim rywalem, że może będziemy mogli się spotykać ze znajomymi właśnie w tej wirtualnej przestrzeni, że będziemy tam mieli swój dom, który będziemy mogli urządzić wirtualnymi meblami, że jak nas już znudzi to wszystko, to jednym kliknięciem przeniesiemy się w daleką, egzotyczną podróż. No oczywiście przede wszystkim będziemy mogli tam spędzać czas, pracować, doświadczać rozmaitych rozrywek. Facebook, czy Meta, będzie się trzeba przyzwyczaić, Meta rysuje to wszystko w taki bardzo futurystyczny sposób, ale jednocześnie nieco magiczny. Pojawił się już taki klip, na którym widać, jak namalowany na obrazie tygrys i bawół nagle ożywają na oczach ludzi, którzy obserwują obrazy w galerii. To ma pokazać, w jaki sposób ta rzeczywistość będzie się czasami nieoczekiwanie rozszerzała i pozwalała nam na różne rzeczy, które do tej pory kojarzyliśmy albo z filmami science fiction, albo z filmami o Harrym Potterze. Myślę, że nieprzypadkowy jest ten trop związany z pewną domieszką magii. W tym klipie ze wspomnianym tygrysem i bawołem pada zdanie z kultowego serialu Twilight Zone, że przenosimy się w inny wymiar, wymiar wyobraźni. This is the dimension of imagination. Wyobraźni na pewno nie brakowało twórcom tej koncepcji. Kiedy Mark Zuckerberg lata temu zakładał Facebooka, korzystał z technologii, która już wtedy istniała i ten Facebook mógł właściwie z dnia na dzień otworzyć się na użytkowników. Tym razem firma snuje strategię, koncepcję, która może się zrealizować, ale nie musi w ciągu najbliższej dekady, jeżeli oczywiście technologia i jej popularność na to pozwolą, bo jak na razie VR jest raczej ciekawostką, płynnie rozwija się w świecie gier wideo, ale tam również stanowi raczej mały procent całości rynku gier wideo. Pojawiają się oczywiście filmy w VR, ale one raczej pokazują nam jako ciekawostkę tą wirtualną rzeczywistość, a nie stanowią jakieś odrębne produkcje filmowe, które już wkrótce mogłyby zdobyć Oscara. Pojawiły się koncepcje, że moglibyśmy spędzać czas na konferencjach z innymi współpracownikami poprzez VR, ale to również się jeszcze jakoś znacząco nie rozwinęło. Być może ze względu na to, że wciąż brakuje, nie jest zbyt powszechny ten sprzęt umożliwiający spotkania poprzez VR. Być może dlatego, że część użytkowników wprost narzeka na korzystanie z tego narzędzia, narzeka na swoje samopoczucie po dłuższym używaniu tych gogli.
Krótko mówiąc, Zuckerberg i jego ludzie proponują nam rewolucję, która wymaga technologii, która albo się pojawi, albo się nie pojawi, albo stanie się popularna, albo nie stanie się popularna i wtedy cały ten projekt Metaversum będzie można wyrzucić do kosza. Więc jest to mimo wszystko plan bardzo ryzykowny, albo wcale nie. Złośliwi komentatorzy twierdzą, że Zuckerberg stara się w ten sposób uciec do przodu przed kłopotami, które go dopadają niemal z każdej strony. Facebook stracił już swoją dobrą prasę gdzieś w połowie poprzedniej dekady po Brexicie i wyborze Donalda Trumpa, kiedy okazało się, że za pomocą tej platformy można szerzyć dezinformację, że można nią wpływać i to w znaczący sposób na politykę. Amerykańska scena polityczna ponad podziałami dąży do tego, by rozbić monopole gigantów cyfrowych i tu znowu Facebook pojawia się na jednym z pierwszych miejsc. Użytkownicy mediów społecznościowych są coraz bardziej świadomi, że te produkty zostały tak zaprogramowane, żeby nas od siebie uzależniać. W zeszłym roku popularność zdobył na przykład film Social Dilemma. Po jego obejrzeniu być może wielu użytkowników i tak pozostało na tych platformach, ale jednak już z zupełnie inną świadomością, no i na pewno wizerunkowi Facebooka to nie pomogło. Do tego doszła ostatnia sprawa sygnalistki Frances Haugen, byłej pracowniczki korporacji, która ujawniła wiele wewnętrznych dokumentów firmy znanych dzisiaj jako Facebook Papers i z tych dokumentów również dowiadujemy się o różnych mrocznych stronach Facebooka, na przykład o tym, że firma wiedziała, ale nie reagowała przesadnie na posty nawołujące wprost do nienawiści, że swoje działania skierowane przeciwko dezinformacji koncentrowała w Stanach Zjednoczonych, nie skupiając się na tym, co się poza Stanami dzieje. Przecież większość użytkowników Facebooka mieszka dzisiaj zdecydowanie poza Stanami Zjednoczonymi. 90%, o ile pamiętam, mieszka poza Ameryką Północną, Stanami Zjednoczonymi i Kanadą. Wreszcie, że Facebook, algorytmy Facebooka promowały te posty, pod którymi pojawiało się więcej gniewnych reakcji, bo portal kalkulował, zresztą słusznie, że to są te posty, które będą zdobywały większe zaangażowanie. A że przy okazji to również były posty, które generowały więcej złych, toksycznych emocji, gdzie częściej pojawiały się fałszywe, niesprawdzone, dezinformujące wiadomości, że w ten sposób pogłębiała się polaryzacja społeczna. No cóż. Kłopoty zatem się piętrzą i mimo, że dzisiaj Facebooka używa wciąż prawie 3 miliardy ludzi, że akcje tej firmy stoją znakomicie wywindowane przez miesiące pandemii, która sprzyjała technologicznym gigantom, to jednak jej kierownictwo ma poczucie, że ta sytuacja kiedyś się załamie i warto już teraz pomyśleć o sensownym rebrandingu, odcięciu się od tych wszystkich złych afer ciągnących się za Facebookiem i poszukaniem czegoś nowego. Nie wykluczam też zupełnie, że to może być sposób na inwestorów z Doliny Krzemowej, którzy zwykli inwestować wielkie pieniądze w obiecujące, innowacyjne, śmiałe pomysły, które czasami zostają zrealizowane, a czasami zrealizowane nie zostają, ale ich autorzy i tak dobrze sobie żyją. To są takie cyniczno-pragmatyczne wyjaśnienia, ale nie wykluczam też, że szefowie Facebooka czy też Mety mogą rzeczywiście wierzyć w swój pomysł, bo w świecie technologii jest tak, że nie można się zatrzymywać. W 2003 roku, sprawdziłem sobie, nie wiem czemu w 2003, ale przyjmijmy, to było dawno temu. W 2003 roku na polskim rynku telefonów komórkowych rządziła niepodzielnie fińska Nokia, drugi był niemiecki Siemens, oprócz tego był jeszcze szwedzki Ericsson, no i amerykańska Motorola, która wtedy wypuściła pamiętny, fantastyczny model Razer V3. Kto pamięta takiego składanego, cieniutkiego, cieniutki telefon, chciałem powiedzieć smartfona, ale wtedy przecież smartfonów nie było, to wie, o czym mówię. No i co się stało? Ano właściwie tych europejskich gigantów już w tej chwili nie ma, albo zostały wyprzedane do Chin, jeżeli ktoś z Was używa w tej chwili europejskiego, wyprodukowanego w Europie smartfona, to napiszcie w komentarzu. Obawiam się, że nie będzie żadnych komentarzy. I właśnie być może tego dokładnie obawia się Facebook, że pewnego dnia nie będzie już Facebooka, bo inne firmy pójdą do przodu, rozwiną takie technologie, które będą dla odbiorców dużo bardziej atrakcyjne niż staroświecki, przestarzały Facebook. I być może stąd ta próba rewolucyjnej zmiany, żeby uciec konkurencji, póki jeszcze czas. Powstaje oczywiście pytanie, na ile scenariusz, że ta technologia VR się upowszechni, że rzeczywiście stanie się czymś, czego każdy z nas będzie pożądał, bo dzisiaj, prawdę mówiąc, te gogle i wszystko, co one oferują, mogą się wydawać dosyć
nieprzekonujące jako alternatywa dla ekranów, które nosimy w kieszeni i trzymamy w domach na biurkach. Ale tutaj znowu nasuwa się historia z prehistorii urządzeń mobilnych, z czasów, kiedy na rynku pojawiały się pierwsze telefony dotykowe. Dowód anegdotyczny. Ja pamiętam jeszcze różnych moich znajomych i krewnych, którzy wtedy mówili: a komu to potrzebne? A to takie zabawkowe raczej, nie? Klawisze są wygodniejsze, to się raczej nie przyjmie. A komu to potrzebne? Właśnie. A dlaczego? Moim zdaniem technologia VR może zyskać na popularności na kilka sposobów. Po pierwsze, i najbardziej prawdopodobne, poprzez graczy, jako alternatywa dla graczy. Wydaje mi się, że wystarczy jedna gra, która zdobędzie taką popularność, jaką swego czasu zdobyło Pokémon Go. Ludzie kupią sobie te gogle, oswoją się z tą platformą i wtedy być może branża gier wideo wskoczy w te nowo otwarte drzwi. Gdyby tak się stało, to wówczas pieniądze, które popłynęłyby z tego nowego biznesu, wystarczyłyby, żeby sfinansować dalszy rozwój tej technologii, tak aby stała się ona jeszcze lepsza, jeszcze przyjaźniejsza i jeszcze bardziej powszechna. Drugim miejscem, gdzie gogle VR i rzeczywistość wirtualna może się upowszechnić, jest miejsce pracy albo szkoła. Oczywiście pandemia pokazała nam wszystkie zalety, ale też i wady tego spędzania czasu poza swoim biurem czy poza swoją szkołą, no ale nie jest wykluczone, że gdzieś w niedalekiej przyszłości znowu pojawi się jakiś nowy wirus, jakaś nowa pandemia. Tego naukowcy przecież nie wykluczają i wtedy znów będziemy zmuszeni przynajmniej na jakiś czas zamknąć się w domach, pracować zdalnie, uczyć się zdalnie. I wtedy może się okazać, że o wiele lepiej niż uczestniczyć w tych zajęciach za pośrednictwem dwuwymiarowego obrazka jest uczestniczyć w nich poprzez właśnie rzeczywistość wirtualną, trójwymiarową, gdzie można nie tylko uczyć się na lekcji czy pracować przy biurku, ale też na przykład wyjść z kolegami na wirtualną przerwę albo spotkać się przy wirtualnym ekspresie do kawy. Oczywiście to jest gorsze niż spotkanie się w rzeczywistości, ale być może lepsze niż spotkanie się na płaskim ekranie i w ten sposób to rozwiązanie stanie się atrakcyjne. Wreszcie czynnikiem, który może napędzić rewolucję VR, może być ekologia. Otóż coraz więcej słyszymy alarmistycznych doniesień na temat przyszłości naszej planety i co bardziej radykalni aktywiści mówią o tym, że przede wszystkim należy zredukować naszą konsumpcję, zredukować ilość rzeczy, które sobie kupujemy i które sobie wcześniej produkujemy. I tylko to może nas wszystkich uratować, tylko jak to pogodzić z gospodarką kapitalistyczną, dla której kluczowym elementem jest nieustanny wzrost. I tutaj odpowiedzią może być przeniesienie tego wszystkiego w świat wirtualny. Tam dalej będziemy mogli sobie kupować domy, kupować nowe buty, nowe kurtki, czy różne inne artykuły konsumpcyjne, czy też luksusowe, jednocześnie nie szkodząc w dalszy sposób planecie. Być może w ten sposób zostanie to właśnie zaprezentowane. Też w rzeczywistość wirtualną można przenieść wszystkie podróże w czasach, kiedy już samoloty albo zostaną zakazane, albo będą bardzo drogie i dostępne tylko dla wybranych. W związku z tym ten mariaż rzeczywistości wirtualnej i ekologii może się w przyszłości pojawić, a jeżeli ktoś jest sceptyczny, no bo powie, dlaczego ktoś miałby wydawać swoje realne, ciężko zarobione pieniądze na wirtualny dom albo wirtualne buty, zapytajcie graczy komputerowych, wielu z nich robi to już od dosyć dawna. Scenariusz przeniesienia naszych żyć w świat wirtualnej fantazji nie jest więc tak zupełnie niemożliwy. Jednak Mark Zuckerberg przybywa i opowiada nam to wszystko w bardzo świetlanych barwach, w takim trochę duchu cyfrowego optymizmu z początku ery internetu. My już ten technooptymizm na własnej skórze przeżyliśmy, między innymi dzięki platformie założonej przez pana Marka i dlatego powinniśmy się tej rewolucji przyglądać z dużą ostrożnością, bo wiemy, że tego rodzaju rewolucje mają swoje bardzo poważne konsekwencje. Strach pomyśleć, jak bardzo skutecznie można by nas szpiegować i inwigilować w tego rodzaju wirtualnej przestrzeni. Strach pomyśleć, jak dużą władzę nad naszymi meblami, wirtualnymi samochodami, wirtualnymi domami zyskałyby te korporacje, które zarządzałyby tym nowym metaversum. Wreszcie strach pomyśleć, co zostałoby z naszych praw politycznych w takim
alternatywnym, cyfrowym świecie. Łatwo by się mogło okazać, że ta senna wizja, którą rozsnuł przed nami Mark Zuckerberg, okazuje się koszmarem, z którego trzeba obudzić się z krzykiem byle jak najszybciej. To tyle na dzisiaj. W tym odcinku pozwoliłem sobie trochę puścić wodze fantazji i zastanowić się nad tą nową propozycją Marka Zuckerberga, ale jeżeli Was ciekawi to, w jaki sposób kształtuje się ten nasz świat cyfrowy, odsyłam do wcześniejszych klubotygodników. Mówiłem tam m.in. o tym, jakie ryzyko inwigilacji stwarza pandemia COVID-19. Mówiłem też kiedyś o tym, w jaki sposób rozwinął się ten wiek kapitalizmu inwigilacji, korzystając zresztą z głośnej książki Szoszany Zubow. Odsyłam do tych odcinków, jeżeli jesteście ciekawi. Oczywiście, jak zwykle, zachęcam do komentowania, bo tutaj możemy wymienić swoje wizje. Wasze wizje mogą być zupełnie inne niż moje. Ciekaw jestem, jak do tego podchodzicie. Czy w ogóle wierzycie, że ta rewolucja VR może się udać? No i wreszcie zachęcam do subskrybowania naszego kanału, kanału Klubu Jagiellońskiego, tak byście żadnej premiery nowego odcinka nie przegapili. Do zobaczenia.